Siemanko, jestem Lucek, witam was na odcinku Czy warto kupić WRC 9, czy nie? Krótka odpowiedź, i tak, i nie. Jeśli masz WRC 8, to myślę, że nie opłaca się kupować WRC 9 z paru powodów, a jeśli nie masz WRC 8, no to warto kupić sobie WRC 9, bo jest to po prostu nowsza gra. No, i to jest taka krótka odpowiedź, a długa odpowiedź to zaczynajmy, lecimy. Co my mamy w tym WRC 9? Najpierw sprawdzimy sobie samochody. Mamy tutaj showroom, możemy sobie wybrać samochody według klasy. Zacznijmy sobie od tych bonusowych. Podejrzewam, że są jakieś DLC do tej gry. Ja chyba nie mam wszystkich, nie dam sobie uba urwać. Patrzcie, tutaj mamy Citroen SE3, mamy Porsche 911 GT3, mamy to. Nie jeździłem tym chyba jeszcze, to jest jakiś nowy samochód, bo grałem przed premierą w tę grę w wersję taką, może jeszcze niepełną. A tutaj pojawiło się coś takiego i tego chyba nie miałem wcześniej w tych bonusowych pojazdach. Z legend mamy Lancia Fulvia, Alpine A110, Lancia Stratos, Escort, Lancie, o, to jest bardzo fajny samochód, bardzo go lubię. Delta, mamy tutaj Xar, tego nie było w wcześniejszej wersji, chyba. I mamy Forda Focusa RS i Volkswagena Polo, którym się jeździ fantastycznie. Lubię tego Volkswagena bardzo. Mamy Junior WRC i tutaj mamy tylko samochody z napędem naprzód. I jak widzicie, fiesta, 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 fiesta. Więc jest to jeden model samochodu z malowaniami z różnych drużyn i tyle. I to jest jakby Junior WRC, powiedziałem VRC, sorry. Junior WRC to jest nic innego jak tylko jeden model samochodu, nie? I tutaj mamy Hyundai i20, to jest WRC2. Citroen C3, Ford Fiesta, Fabia, Citroen C3, i20, C3, C3, i20, C3, C3, Fabia, C3, Polo i Fiesta. Czyli można powiedzieć, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć samochodów chyba, nie? Tutaj. Zdaje się, że tak, że mamy pięć samochodów. Tak, i w WRC mamy Fiesta i20, tylko że jakieś tam chyba nowsze. Tak, tu mamy takie chyba jakieś inne i20. To chyba jest, no, nie, albo jakieś ulepszone, może to samo, ale ulepszone jakieś. Toyota Yaris, znowu Hyundai i tak widzicie, że tych samochodów nie ma tutaj za dużo, no nie? Możemy sobie tutaj podejrzeć, te ich modele są... No jakbym do Assetto Corsy sobie wczytał jakiś samochód, no umówmy się, nie jest to graficznie gra jakaś oszałamiająca i tutaj nie ma się co oszukiwać, wygląda ta gra nie najlepiej. Weźmy sobie karierę. Kariera bardzo mi się podobała w WRC 8, to było coś, co było, ojej, nie mogę, musiałem wstać po moją klawiaturkę, więc kariera to była coś, co mi się bardzo podobało. Jak tam nazwiemy? Kacper Michaluk, może być? Jest jakiś Kacper Michalik, niech będzie, Michalik. Jest jakiś Kacper Michalik tutaj? Oglądam sobie odcinek, jak tak, to pozdrowionka dla ciebie. To była totalna zbieżność. Przypadkowa zbieżność. Czekaj. Ojej. A będziesz sobie Serbem, co ty na to? Może być? To była totalna zbieżność. Dobra, difficulty ustawmy sobie na poziom, a niech będzie 100. I tutaj poziom permakra. Aha, dobra, to jak się rozwalimy, to już elo, nie? Już musisz od nowa startować mistrzostwa. I teraz, co było fajne w WRC, to to, że jeśli chcesz się ścigać z napędem na 4 koła, to musisz przejść kwalifikacje. Jeśli tego nie przejdziesz, to nie będziesz mógł się ścigać w tych mistrzostwach z napędem na 4 koła, tylko pójdziesz do juniorów, nie? Masz oczywiście 3 szanse, 3 podejścia, żeby przejechać tę trasę w odpowiednim czasie. Jak tego nie zrobisz, no to niestety musisz jeździć w juniorach, żeby grać. Okej, okay, gra się zawiesiła. Jak widzicie, w tyle mam odpalonego Dirta Rally, bo świeżo przeszedłem sobie z Dirta Rally do WRC 9. Próbowałem odpalić karierę i wam pokazać, ale gra się skraszowała, więc no. Okej, okay, za drugim razem udało mi się już odpalić fabułę
I teraz widzę, że ta trasa testowa, gdzie sprawdzamy swoje umiejętności, jest inna. Wcześniej pamiętam, że w WRC8 wyglądała ona chyba inaczej, a tu wygląda inaczej. Zresztą nie pamiętam już, jak było w WRC8. Kiedyś na live'ie się w to bawiłem. Dobra, sprawdzimy moje umiejętności, czy nadaje się do WRC z napędem na 4 koła. A może to ta sama nawet trasa? Chyba ta sama jest. O kuźwa. Jak? Cholera. Miałem kierownicę skręconą. Ostatnia próba. Jeszcze raz. Przecież byłem 100 metrów od tamtego. Od tamtego murka. No spokojnie. Mogłem go wyminąć. Ech. Tak, trasa ta testowa jest zdecydowanie inna. Nie wiem, czy udało mi się to zaliczyć. Okej, coś się chyba udało. Teraz możemy sobie wybrać, w czym chcemy się specjalizować, tak? Także mamy taką naprawdę bardzo fajną karierę. Tutaj pozmieniali te traski, ogólnie cały ten schemat dołączenia do WRC jest podobny. Czyli jeśli nie umiesz jeździć, to idziesz do samochodu z napędem naprzód. A jeśli zdasz ten pierwszy test, to możesz sobie wybrać właśnie ekipę i ścigać się już w profesjonalnym teamie. No i tak jak widzieliście, tych samochodów na początku nie było za dużo do wyboru i jak szukacie takiej gry rajdowej, gdzie będziecie mieli szeroki wachlarz wyboru różnych samochodów, to tutaj macie tylko kilka właściwie modeli, nie? Tak stosunkowo. I tutaj widzę, że ten schemat, to wszystko tutaj wygląda bardzo, bardzo podobnie. Wybieramy sobie w kalendarzu jakiś event, na przykład tu sobie wybieramy trening, tu sobie możemy wybrać coś innego, też trening wybieramy, ok. Czekaj, czekaj, nie. Ja bym chciał wam tu wszystko pokazać! Czekaj, już tu game on. Nie. Oh, dobra, muszę przejechać trening. Muszę przejechać trening, żeby ten. No i tutaj nas trochę tak gra. Łapie za rączkę i jakby przechodzimy przez te takie etapy. Tutaj, jeśli chodzi o te treningowe, te. O Boże. Czekaj, quit, jak to się. O. Czemu? Ja chcę po prostu przejść samouczek, ja już grałem w tę grę dużo.
To jeśli chodzi o te tory testowe, to tutaj chyba nie ma zbytniej różnicy. Właśnie, wiecie co, próbowałem sobie ogarnąć, czym różni się WRC 9, co tutaj jest nowego w stosunku do WRC 8. Co się właściwie zmieniło, co taki gracz, który grał w WRC 8, zobaczy tutaj nowego w WRC 9. I nie znalazłem żadnych takich informacji. Co bym mógł tutaj ciekawego znaleźć? Tutaj sobie trenujemy. Chyba musimy jakiś czas ogarnąć, żeby przejść ten trening. Tutaj mam na chudzie wszystko wyłączone poza budzikiem. Tylko to mam i trzeba tutaj naprawdę czasami też wcisnąć swoje siódme poty rajdowe, żeby przejść to. Nie zawsze opłaca się właśnie ciąć te zakręty. Czasami gra nas uczy, żeby robić coś innego. I to jest w ogóle WRC 8, moim zdaniem to jest fajna gra dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w rajdach, grając na kierownicy, bo Dirt Rally jest na przykład bardzo, bardzo trudny i może nam ta gra, po prostu tamta gra bardzo obrzydzić granie w rajdówki, a WRC 8 jest to, WRC 8 czy WRC 9 jest, są to gry, które naprawdę są łatwe w obsłudze, tak? I tutaj nie musimy jakoś specjalnie się tak starać i bardzo szybko jesteśmy w stanie opanować, powiedzmy, zasady tej gry, czy tam w sposób, w jaki się prowadzi te samochody. Drogi są zawsze takie płaskie, równe, tak jak tu widzicie. Mało kiedy są jakieś tam wielkie hopy, wielkie uskoki czy coś takiego. Hopy mogą być, ale takie chodzi mi nierówności na drodze, że masz na przykład wybrzuszenie takie na środku drogi i cię spycha albo na lewo, albo na prawo, no nie? Tutaj tego nie ma, albo jest to bardzo rzadko i przeważnie jest to taka równa dróżka i wiesz, nie masz z tym żadnego problemu, nie? Okej, nawet udało mi się zdobyć złoto, 17 sekund, widzicie, że jechałem sobie tak sobie. No na początku mamy taki dosyć łatwy ten tryb, powiedzmy. Mamy tutaj taki tryb wprowadzający, raz który nam wszystko będzie pokazywał, ale rzecz polega na tym, że fabuła jest tyle fajna, bo... Boże, i patrz, muszę teraz... Nie mogę nic dalej na dół zjechać, żeby wam pokazać wszystko, tylko muszę koniecznie ten trening przejść. Tutaj mamy, możemy sobie rozlokować punkty, które chcemy przeznaczyć na budowę naszego zespołu i to jest bardzo fajne, to mi się strasznie podoba. Moim zdaniem jest to dużo lepsze niż w Dercie Rally. Tu możemy sobie zatrudnić jakiegoś psychologa, lepszego mechanika i tak dalej. Teraz mamy ten samouczek, nie mogę nic wybrać. Możemy teorologa sobie ogarnąć, jakby... O, okay, dobra, bo tu nie zawsze działa to klikanie. I jakiegoś agenta możemy sobie, nie? Na razie chyba nie mamy dostępu nawet do psychologa. I kalendarz, wybieramy sobie nowy event, extreme condition i tyle, nie? I to będzie tak w takich ekstremalnych warunkach będziemy mieli przejazd. Kuźwa, jak się wyłącza ten... samouczek zasrany. Dla osób, które grały w WRC 8, to będzie mega irytujące, no. Jeśli chodzi o te ekstremalne warunki, to tutaj sytuacja, podejrzewam, że będzie bardzo podobna co w WRC 8, czyli musimy w bardzo, bardzo trudnych warunkach przejechać po prostu odcinek jak najdalej, najdalej jak zdołamy, po prostu. I tutaj często mamy zniszczony też samochód, mamy właśnie tak bardzo ślisko, że no nie da się opanować nieraz auta. Przeważnie to są właśnie jakieś tam odcinki w Kenii, w safari. I tam musimy przejechać kawałek. Teraz mamy dość... chyba nie mamy uszkodzonego samochodu, może jedynie trochę hamulce, ale auto idzie dosyć dobrze opanować. Pamiętam, że w WRC 8 było dużo, dużo trudniej niż tutaj pod tym względem. Nawet bez żadnych wspomagaczy, tam ABS-ów. Tutaj jest trochę łatwiej w tych ekstremalnych warunkach. Może gracze po prostu na to narzekali. Naszym celem jest oczywiście dojechać do końca. O. Zrobiłem na 100%. Na początku jest łatwo, bo to jest samouczek, nie? Później będzie coraz trudniej. Pyk. Także tak wygląda kariera i moim zdaniem kariera jest to zajebiście mocna strona tej gry.
To jest coś, co sprawia, że jeśli osoby, które lubią rozwijać jakiś swój zespół, lubią coś tam zdobywać w grach, to będzie to zdecydowanie gra dla nich. Natomiast graficznie, no tu mam jeszcze mail, Boże. Dobra, oddali mi już sterowanie moim zespołem. Tu mamy jeszcze statystyki, możemy sobie różne kontrakty z innymi, a jakby firmami od samochodów brać, jakby ich tam samochody do testów. Też możemy sobie tam wybierać. To patrz, no kurde, i znowu mi każe wziąć coś. I znowu muszę wystartować. Nie, ja chcę wyjść. I patrz, nie mogę teraz wyjść nawet do głównego menu. No o co chodzi? Patrz, cofam, nic się nie dzieje. Chciałem wam pokazać inne rajdy w innym miejscu, a muszę wziąć udział w mistrzostwach, bo mam ten pieprzany zamałczek. Dobra, mogę stąd wyjść. I ta kariera jest bardzo fajna, jeśli się ten zasrany samouczek... nie da się go wyłączyć w ogóle chyba nawet. Wejdę w opcję, nawet specjalnie sprawdzę, czy coś takiego tutaj jest do wyłączenia. Bo to jest straszne, to jest po prostu straszne. Tak, mam tutaj taki telefon, na którym mam telemetrię włączoną, ale tutaj z tej gry tej telemetrii wyciągnąć się nie da, więc ona jest taka bardziej uproszczona, ale jeśli chodzi o e-sport, to ta gra jest chyba taka wiodąca. Tutaj na starcie mamy taki plus w stosunku do na przykład Dirta Rally, że mamy już bardzo sporo środowisk, możemy sobie jeździć bez żadnego DLC w Szwecji, w Meksyku i tyle, i w Japonii na przykład do Dirta Rally musimy sobie niektóre tam DLC dokupić, żeby sobie tam śmigać. Chodźmy do Monte Carlo, bo tu jest ciekawie, są takie nawrotki, które ja lubię. Nie powiem, że łatwe, ale weźmy sobie tu na przykład i weźmy sobie WRC, weźmy sobie, nie wiem, Toyota Yaris, weźmy sobie jakiś tam obojętnie jaki zespół i jedźmy. Aha, warunki pogodowe możemy sobie oczywiście też wybrać, możemy sobie wybrać jakieś opady deszczu. Moim zdaniem w deszczu wygląda ta gra bardzo dobrze, chociaż i tak daleko do Dirta Rally 2.0. Naprawdę jest spora różnica między tymi grami. Nie chcę, żebyście tam myśleli, że soft asfalt? Ciekawe. Dobra, możemy wziąć softy, bo przecież i tak tylko raz przejedziemy, nie? Tak widzicie, że graficznie no ta gra jest taka sobie. Tutaj nie ma rewelacji, ale mamy takie proste po prostu jeżdżenie w WRC typowe, nie? Takie możemy mistrzostwa sobie po prostu robić w WRC. WRC to w skrót to są po prostu World Railing, coś tam, Championship chyba, czy Railyship, nie wiem. I bardzo łatwo się robi takie odwroty. Tutaj wystarczy trochę ręcznego i pozamiatane, nie? Już możesz po prostu gaz do końca wcisnąć. Oczywiście, żeby tutaj dobrze poogarniać tę grę i żeby grać fantastycznie, to trzeba by było trochę wprawy, ale ogólnie ten próg wejścia tutaj nie jest jakiś wysoki i można bez problemu się dosyć szybko nauczyć w miarę dobrze jeździć, nie? Tak, żeby sobie spokojnie fabułę... Znaczy spokojnie swój zespół rozwijać, to myślę, że na spokojnie. Teraz pojechałem tak jakoś głupio, nie wiem czemu. Zapomniałem o tej nawrotce. Ja już jeździłem Monte Carlo. Widziałeś się na drukowach? Proszę bardzo. Trzeba Forzę odpalać, nie? O Boże. Tu nigdy nie wiem, jak wejść w ten zakręt, bo tutaj jest taki mocny uskok zaraz przy wewnętrznej. Też nie wiem, czy tu dwójkę wbijać, czy na tej jedynce go dociągnąć. Ale można się tutaj nauczyć. I polecam wam też grać sobie na kamerze z maski. Aha, właśnie, ważna rzecz. Patrzcie, w WRC8 mieliśmy coś takiego, że jak skręcaliśmy sobie, no nie wiem, na padzie skręcimy. Tu mamy sobie, tak o sobie skręca kierowca, nie? Fajnie. Ale jak kierownicą... Czekaj, muszę... O. Ruch kierownicy totalnie nie jest synchronizowany z obrotami
kierownicy w środku i to mnie też tak trochę irytuje. Ja mam ustawione obecnie 540 stopni obrotu, więc moim zdaniem najlepiej się tutaj jeździ, jak już chcecie tak faktycznie sobie sportowo jeździć i tak dalej, na tej kamerze z maski jest dużo, dużo lepiej. Lepiej opanować sobie furkę. Jest naprawdę mega, mega zabawa, bo po prostu te ślizgi są wtedy bardzo, bardzo proste. No, ta kamera z kokpitu, znaczy z tej maski jest zdecydowanie lepsza. Ja na tej trochę kamerze pojeździłem z oddali, żeby wam się po prostu lepiej oglądało, żebyście zobaczyli, jak wygląda samochód, żebyście widzieli, jak wygląda okolica podczas jazdy, rozmycie ruchu i tak dalej. Ale już jak będziecie sobie tak jeździć u siebie na kierownicy, to polecam wam włączyć właśnie ten widok z maski, bo on daje taki najlepszy feeling tego samochodu. Kamery możecie sobie dowolnie ustawiać, tutaj jest masę ustawień tej kamery, możecie zwiększyć sobie pole widzenia. O, teraz mam taki fragment, na którym się zawsze rozwalałem, bo tak, teraz mamy taki, mieliśmy taki fragment super przyczepny. To się zaczyna lodowisko, nie? I zawsze ta ściana, to jest ściana płaczu. Ale takie ślizgi możesz sobie bez problemu robić. No ja jakbym nie nagrywał, nie skupiał się na tym, co mam wam powiedzieć, to też bym sobie lepiej tutaj pojechał. Jest to fajna gra, tylko musicie... No jest taka po prostu uproszczona wersja jakiejś tam rajdowej, typu Dirt Rally 2.0. Dirt Rally 2.0 to jest taka gra, gdzie naprawdę trzeba się bardzo, bardzo skupić, żeby wszystko dobrze opanować. I tak moim zdaniem troszeczkę lepiej działa tutaj Force Feedback niż w Dirt Rally 2.0. Porównuję do Dirt Rally 2.0, bo Dirt Rally 2.0 to jest taki mój wyznacznik naprawdę dobrej i trudnej rajdówki, nie? A tutaj mamy takie naprawdę chillowe jeżdżenie. I tak porównując do Dirta, do WRC 8, tą grę, to tutaj naprawdę dużo różnic nie znajdziecie. Może są właśnie nowe jakieś samochody, może kilka jakichś wariantów tras, ale w tej takiej początkowej wersji tej gry bez żadnych DLC naprawdę dużo więcej nie znajdziecie, jak macie WRC 8 i nie zamierzacie tam chyba... Nie ma tu jakiegoś trybu online, nie? Nie zamierzacie tam gdzieś współzawodniczyć online? Na jakiś... Nie wiem, czy tutaj jest coś takiego w ogóle. To chyba się nie opłaca bawić w WRC 9. Ale jeśli nie macie jeszcze żadnego WRC, a chcecie mieć taką rajdówkę, gdzie naprawdę bardzo łatwo jest się wdrożyć, to ała, ała! Standardowe, jak ja coś powiem, że coś jest łatwe, to wtedy od razu mi coś nie wychodzi, no. Jak chcecie jakąś taką rajdówkę, gdzie naprawdę bardzo łatwo jest się wdrożyć, to wtedy WRC 9 będzie spoko opcją. No i plus to, że jest to nowsza gra po prostu, więc w jakimś tam stopniu może być lepsza od poprzedniej części, tak? Chociaż ja tutaj takich różnic na pierwszy rzut oka, no nie widzę żadnych, naprawdę. Tutaj graficznie jest to samo, może po prostu są nowe auta, nowe jakieś tam zespoły czy coś. I na tym temat się kończy, tak? Mnie to denerwuje, ten taki ciemny kokpit i że ta kierownica po prostu nie jest synchronizowana. Najlepiej byłoby ją chyba wyłączyć, tą kierownicę w kokpicie i tylko patrzeć na swoją kierownicę, tą, którą się ma tutaj, nie? Taką realną. No i tak, ostateczny werdykt. Czy opłaca się kupić WRC 9 obecnie? No to tak jak wam mówię na samym początku, jeśli macie WRC 8, to nie bardzo, a jeśli nie macie WRC 8, a chcecie sobie jakąś rajdówkę ogarnąć, to WRC 9 myślę, że bardziej się opłaca, ale też musicie brać pod uwagę, że WRC 8 może gdzieś tam pojawić się taniej, a są to bardzo podobne do siebie gry. Wiem, że WRC, ogólnie ta seria WRC bardzo, bardzo mocno gdzieś tam działa we sporcie, więc jeśli planujecie też tam działać sobie we sporcie i potem gdzieś się tam
wybić, powiedzmy, i grać sobie sportowo, no to warto mieć zawsze jak najnowszą wersję tej gry, bo gdzieś tam zawsze ta fizyka odrobinę się zmienia, ale to już mówię dla takich osób, powiedzmy, nielicznych, które gdzieś tam planują coś więcej z tą grą sobie ogarniać, tak? Tutaj nie wiem, jak mam jechać, prosto chyba. I mamy finish. Także to było co? Monte Carlo chyba, nie? Tutaj mieliśmy. Tak. Tak to wygląda w WRC 9. Jeśli macie jakieś pytania, no to zerknij, to macie komentarze, po prostu tam możecie pisać. Tak, wybierzmy sobie jeszcze tylko Kenię, bo chcę wam pokazać warunki pogodowe. Tu weźmy sobie takie najbardziej hardkorowe. Weźmy sobie deszcz. Weźmy sobie, niech będzie dzień, bo nic nie będzie widać. Możemy sobie wziąć deszcz i weźmy sobie dynamiczną pogodę. I na przykład możemy sobie wziąć z deszczu, o, z burzy na przykład do czystej pogody. Zatwierdzamy, wybieramy sobie, a w sumie wybierzmy nawet to pierwsze. Weźmy sobie teraz może WRC 3, WRC 2. Tutaj mamy różne samochody, weźmy sobie może Skodę Fabię, sobie wybierzemy. No także z grubsza te wszystkie samochody brzmią bardzo podobnie w tej grze, takie typowe po prostu rajdówki. No mnie to trochę boli, że nie mamy tutaj za bardzo dużo do wyboru, jedyne takie dziwne auta to są właśnie Lancia Stratos, którą jeździ się okropnie, dlatego że ma napęd na tył. I to są takie najgorsze warunki pogodowe, jakie można sobie tutaj włączyć i jedziemy w dodatku w Kenii, gdzie jest do dupy. I zobaczcie, jedziemy w Kenii, nie? I porównajcie sobie taką Kenię tutaj do Kenii w Dercie Rally 2.0. Tam droga jest taka pofałdowana, tutaj jest równo, tak jakbyś jechał na asfalcie jakimś czy coś takiego, no. Jest równiutko, nie ściąga się ani na prawo, ani na lewo, po prostu sobie jedziesz i starasz się odpowiednio do zakrętów, do każdego zakrętu podejść. To jest spoko, bo to jest po prostu trochę inna gra rajdowa w stosunku do Dirt Rally 2.0. I jak na przykład nie wychodzi ci w Dirt Rally i ciężko ci się tam jeździ, to wtedy bierzesz sobie takie WRC i cieszysz się, że jeździsz, kurde, jesteś mistrzem świata, nie? A tam będziesz grał i kurde, no, się będziesz rozwalał co chwilę. Naprawdę tak jest, ta gra jest dużo, dużo łatwiejsza do opanowania niż Dirt Rally. Tak porównuję do tych gier, bo chcę, żebyście mieli jakiś taki punkt odniesienia, nie? Czym ta gra jest, czy się ją opłaca, bo nagle tak nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, nikt nie prosił, a tu nagle wychodzi w WRC 9, nie wiadomo skąd, nie? I jest ta gra i takie, o kurde, co to za gra, w sumie może bym ją sprawdził, nie? Ale WRC 8 jest tańsze. Zobaczę, może jakiś Jupiter nagrał odcinek, jak porównuje te dwie gry. No i wtedy wychodzi taki lucek, który mówi, proszę bardzo, macie te dwie gry jak na widelcu, pokazuję wam co jest w tej. I tak widzę, że ten początek fabuły troszeczkę się różni, bo jest ta inna trasa, powiedzmy testowa. Może będziemy mieli tam jakieś drobne różnice, ale ogólnie zasady są bardzo podobne i naprawdę jak gdzieś tam próbowałem, bo oczywiście nie przeszedłem całej gry i nie jestem tu jakiś bardzo zaawansowany, ta gra miała premierę przedwczoraj chyba, no to tutaj za dużo jakby takich nowych feature'ów nie znajdziecie, ale jest to przyjemna też gra do pojeżdżenia, do ślizgania się. Ja ją lubię, to nie jest tak, że jej nie lubię, tylko po prostu zawiedziony jestem trochę, że nie ma tu za dużo nowości w stosunku do ósmej części. I tyle. A widzieliście fajny feature? Proszę bardzo, jakbyś chciał pojeździć z kokpitu, nie ma problemu, trzeba sobie wycieraczki włączyć, nie mam tu chyba przycisku od wycieraczek. Chyba jest gdzieś opcja od automatycznych, żeby się automatycznie włączały, jak masz coś na szybie. O kurde. O kurde. Aha, jeszcze pokażę takim ciekawskim.
te ustawienia kamery, bo to jest takie dosyć fajne. O. Wybierzemy sobie kamera i tutaj możemy sobie, mamy teraz chyba bonet, to się nazywa. Tak. Tu możemy sobie ustawić naprawdę fajnie kamerkę, jak chcemy. Pozycję kamery, możemy sobie dać góra, dół i możemy sobie dać większe pole widzenia. I to jest po prostu fantastyczne. Niewiele gier coś takiego oferuje, że możemy sobie edytować kamerę jak chcemy. I teraz widzicie, że... Ojej, gdzie tu jechać? Teraz widzicie, że mam kamerę trochę wyżej, więc trochę dalej będę widział, a jednocześnie będę miał to takie panowanie nad samochodem, nie? Sterowałem, za dużo hamulca dałem. Jestem świeżo po dercie Rally 2.0, zresztą mi tutaj tak trochę inaczej, ale jest łatwiej i chyba tu nawet lepiej force feedback działa. Tak przyjemniej jest. Nie jest tak, że masz jak w dercie Rally cały czas ciężko chodzi ta kierownica, tylko faktycznie czuć, że coś tam z samochodem się dzieje i mniej więcej. No jest tak, jest przyjemniej, no. Łatwiej, o, może tak. Więcej euforii. Więcej adrenaliny tutaj, bo tam to się cały czas wkurzasz. Ale jest satysfakcja, jak coś czysto przejedziesz, dużo większa, nie? A tutaj praktycznie cały czas, jak się skupisz, jakby się nagrywał odcinka na YouTube'a, to byś dużo lepiej jechał. Za późno. Za późno, żebym kontrę dał. O kurde, chłopie. No i tak wygląda. WRC 9. Idziemy tam? Nie, nie da rady. Tak wygląda. No nie wygląda źle. Modele samochodu są takie sobie. Grafika jest taka sobie. I tak wygląda WRC 9. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hejas!